Dobry wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie chciałem pokazać wam moje akwarium z głupikami, ponieważ dzisiaj tak się złożyło, że z tym akwarystą znajomym dokonałem znowu wymiany po prostu akwarystycznej i ja dałem w ramach tej wymiany mu te dwa swoje piękne samce z dużymi ogonami, ponieważ no u mnie już troszeczkę pozapładniały, więc wymiana poszła. Niech teraz tam jemu troszkę pozapładniają. Poza tym no mieszanie genów jest bardzo fajne u głupików moim zdaniem, ponieważ ciekawsze, nowsze odmiany wychodzą, ładnie rybki się prezentują, takie, żeby nie było na przykład tak, że się tam, nie wiem, syn krzyżuje z mamą, czy tam brat z siostrą, jakby teraz można było na ludzi powiedzieć, to lepiej tak właśnie geny wymieszać i po prostu rybom rozród jest lepszy, przeżywalność na rybku jest lepsza, ponieważ te geny się nie łączą, nie są takie same, jest różnorodność genów, no i nawet z punktu widzenia biologicznego jest lepiej po prostu im te geny wymieszać, więc pomyślałem, że taką transakcję dobrze będzie umówić i o tym pomyśleć, żeby taką transakcję dokonać. No więc dzisiaj dokonała się ta transakcja. Ja dałem, jak widzicie, nie ma tych dużych moich pięknych głupików z tymi wielkimi, rozłożystymi ogonami, tymi samcami, tych dwóch samców. Nie ma, bo je po prostu wymieniłem, bo mi już troszeczkę tutaj pokoleń spłodziły, więc pomyślałem, że teraz czas na inne, żeby te geny wymieszać, jak już mówiłem. No i ja te samce dałem, ale za to dostałem na przykład tego samca tam w oddali, co jest od tam, i tego tutaj samczyka. No to są z wymiany, jeszcze było tam parę samic, ale już ich nie odróżniam, bo ich tu mam tyle tych samic, że już nie odróżniam, które przyszły, a które były już u mnie cały czas. No i jeszcze dostałem, na pewno co się rzuca w oczy, to rożdżyca. Nasadził po prostu akwarysta, ten mój znajomy nasadził do właśnie do podłoża tej rożdżycy, bujnęła ładnie mu, więc pytał się mnie, czy nie, czy po prostu bym nie potrzebował tej rożdżycy po prostu, bo mówi, że ma za dużo, że mu już przód cały zasłania akwarium. No to ja mówię, że nie ma problemu, że ja mogę wziąć, mi się też przyda do mojego zbiornika, bo ładnie będzie to wyglądało, rybki lubią roślinny zielony zagajnik w akwarium, więc mówię, że wezmę. No i dzisiaj się ta transakcja dokonała i strasznie się cieszę, bo zobaczcie, jak teraz pięknie moje głupikarium wygląda. Głupikarium? No głupikarium, bo to tylko głupiki są. No więc zobaczcie, jak ładnie wygląda, jaki ładny zagajnik tutaj. Owolny będę musiał dolać, bo już widzę, że odparowywuję, ale to nic, to później doleję. No i tutaj widzę, że tutaj rybki bardzo fajnie się tutaj trzymają i widzę, że tutaj zagajnik się im podoba, bo sobie pływają pomiędzy tymi liściami właśnie tych roślinek. Cieszą mnie i uwierzcie mi, że naprawdę takie stadko głupików w tak dosyć gęsto zaroślinionym zbiorniczku to wygląda naprawdę przecudnie. Ich kolorki na tle tej zieleni, no coś pięknego taki zbiornik, więc po prostu no bardzo się cieszę, że się udało tą transakcję dokonać, bo naprawdę te rośliny bardzo tutaj wspomagają nie ino samopoczucie ryb, ponieważ mają schowki naturalne, ale też i efekty dla oka akwarysty, czy każdego, kto wejdzie tutaj, to zobaczy piękne akwarium zarośliniane, no jak w naturze, po prostu no piękna natura się tu wytworzyła i cieszy mnie to i takie mamy zmiany tutaj u głupików, tutaj parę nabytków, mam nadzieję, że się roślinki przyjmą, wymienione dzisiaj rybki też. No i właściwie w tym filmie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że akwarium się podoba teraz lepiej. No i że rybki i roślinki się tutaj przyjmą. Więc w tym filmie byłoby na tyle. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym. Cześć.